Cześć. Dzisiaj upiekę sernik z ptasim mleczkiem. Kolejna wersja sernika. Dzisiaj, jak już powiedziałam, z ptasim mleczkiem. No to zabieramy się do pracy. Dzisiaj potrzebujemy taką większą blachę. Już sobie ją przygotowałam. To jest 23 na 38. I pieczemy dwa placki. Najpierw pieczemy jeden. Więc i później musimy upiec drugi, więc powiem teraz, co potrzebujemy do pierwszego placka. Wbijamy 6 białek, 20 deko cukru, ja dałam oczywiście mniej, 18, można dać 20 max, 10 deko kokosu, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżka octu, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 mąki pszennej. No to tak, jak zwykle. Najpierw wbijamy białka, dodajemy po trochę cukru, na koniec resztę składników. Widzicie, ptasie mleczko? Pachnie, pachnie. A jak mi pachną hiacynty? Normalnie odurzające. Dobra, miksujemy. Już popatrzcie, ubita jest pięknie. Białka z cukrem. Teraz jeszcze dodam ocet i wymieszam. Teraz przesiewam mąkę ziemniaczaną. Przypominam, 3 łyżki, 2 pszennej. Jakie łyżki? Właśnie tutaj było pytanie. Takie... Jakie? No, średnie. Ani kopiate, ani płaskie. Normalne łyżki po prostu. Jak się nam nabierze tej mąki. Tyle. To lekko mieszamy. Dodajemy 10 deko wiórków kokosowych. Wykładamy nasze ciasto. Równo rozprowadzamy. Do piekarnika pół godziny. Ja dam 160 stopni. Robimy teraz masę serową. Kilogram sera zmieliłam, niecałą szklankę cukru, 6 żółtek, które zostały nam od białek, pół szklanki mleka, w które rozpuścimy 2 budynie śmietankowe, pół szklanki wrzątku, to jeszcze sobie ugotuję i rozpuszczę 2 galaretki cytrynowe, 25 deko masła, które rozpuszczam w garnku. Masło nam się rozpuściło, dodajemy ser, kilogram sera zmielonego, dodajemy cukier, mieszamy i dodajemy teraz żółtka, mieszamy i to tak gotujemy na wolnym ogniu 15 minut. Teraz wlewam do gotującego sera, wlewam 2 budynie rozpuszczone, przypominam, w pół szklance mleka. Teraz to musimy zagotować. No już nam zgęstniało, zagotowało się. Teraz tutaj mam rozpuszczone dwie, już wyłączyłam palnik, 2 galaretki cytrynowe w pół szklance wody. Słuchajcie, no musiałam sobie trochę pomóc, to bardzo ciężko jest rozpuścić takie małe ilości, więc na tak dwójeczce u mnie na kuchence to stało i dokładnie się rozpuściło. Teraz to wlewam do mojego sera, mieszam. Wow, wszystko mi ucieka, bo gęste to jest. Mieszamy z galaretką, zostawiamy to do ostudzenia. I teraz pieczemy następne ciasto, będzie to placek kawowy. Potrzebne składniki. 5 jajek rozdzielonych, 5 białek osobno, 5 żółtek. Łyżka kakao, 4 łyżki mąki pszennej, łyżeczka proszku do pieczenia, 5 łyżek cukru, po 3 łyżki wody i oleju i tyle. No to tak jak biszkop. Ubijamy białka, dodajemy cukier i po jednym żółtku. Ubiłam białka z cukrem, dodaję po jednym żółtku, dalej miksuję. Ubiłam białka z żółtkiem, dodaję wody. I dolewam olej. I jeszcze raz miksuję. 4 łyżki mąki, łyżka kakao, łyżeczka proszku do pieczenia. Przesiewam to do mojej masy jajecznej. Tak. Teraz już nie mikserem, ale łyżką delikatnie mieszam. Teraz nasze ciasto wykładamy na blaszkę. Ta blaszka jest super, patrz. Ona się tak otwiera jak tortownica. No jest idealna. Dostałam ją od siostry mojej. I tak sobie ładnie wyjęłam, gdzie tu obok stoi ciasto już kokosowe. I do piekarnika na pół godziny jest dobrze. Kończymy nasze ciasto. Już tutaj wystudziłam ciasto kokosowe i teraz na to ciasto wykładamy połowę naszego sera. Układamy teraz ptasie mleczko na warstwie sera. Nie powiedziałam wcześniej, około tutaj pół kilograma tego ptasiego mleczka. Ptasie mleczko i teraz wykładam resztę sera, rozprowadzam. Teraz na to nakładamy nasze ciasto kawowe. Nie kawowe, tylko kakaowe. Ja tu bredzę. I zrobię
polewę dekorację. Można tu właśnie polać polewą czekoladę na przykład. Wow, gotowe do lodówki i jutro jemy, bo dzisiaj za wcześnie. Serniczek gotowy, pyszne, orzeźwiające ciasto. Ten sernik ma taki właśnie posmak cytrynowy dzięki galaretce. No, następna wersja serniczka, a jak na święta to właśnie wybierać, piec serniczki.